Przechodzimy teraz do ostatniego komiksu, który chciałbym omówić w dzisiejszej audycji, czyli kontynuacja serii Savage Garden z wydawnictwa Yumegari. Autorką jest Hyun-suk Lee, Koreanka. Miałem już okazję prezentować wam pierwsze trzy tomy. Znajdziecie? Tak, powinien być już na kanale na YouTubie filmik z tamtą wypowiedzią, ale przypomnę, oczywiście cofamy się do XVIII wieku, przenosimy w przestrzeni do Anglii i poznajemy Gabrielę, która jest to uboga sierotka i w wyniku różnych wydarzeń, znaczy nie, jeszcze trzeba napomnieć, że ona się zaprzyjaźniła z Jeremym, nieślubnym synem pewnego arystokraty. No i los chciał tak, że ten Jeremy ginie, a Gabriela wchodzi jakby w jego rolę, udaje chłopaka i ona idzie do takiej prestiżowej szkoły dla chłopaków, właśnie ten Savage Garden. I z pozoru właśnie mamy o tej arystokratach, o takich młodzieńcach, o soli tej narodu, wszystko odziane w taką delikatną szatę graficzną, gdzie autorka naprawdę pokazuje wielką delikatność, jeśli chodzi o rysunki natury, włosów czy ubrań, ale tak naprawdę okazuje się bardzo szybko, że ci wszyscy chłopacy, w ogóle ta cała szkoła jest przesiąknięta takim cynizmem i że z wierzchu oni są właśnie tacy słodcy, tacy właśnie dumni nas arystokraci, no wiecie, a w głębi duszy mają wszyscy jakieś swoje te tajemnice, swoje tam przekręty. Oczywiście to nie są jakieś na wielką skalę, nie mówimy tutaj o patologii, broń Boże, nie myślcie w ten sposób, że to jakoś nie wiadomo jaki kontrast. Nie. Znaczy, dobra, dla kogo co jest patologią, ale każdy z nich ma tam swoje tajemnice i powoli poznajemy przygody tam znajomych, nowych, tego Jeremiego, czyli tej dziewczyny, która podaje się za chłopaka. Póki co przez pierwsze trzy tomy nie było problemu z tym, że ona udaje tego chłopaka, ale już tutaj to, że jest jednak dziewczyną, ma już pewien wpływ na ta tajemnica na wydarzenia od czwartego tomu w górę. Przede wszystkim, no dobra, jeszcze tutaj warto wymienić, że poznajemy jej tam kolegów, że mamy na przykład Eoana, który ma młodszego brata Raya i Eoan jest takim macho, takim playboyem, wszyscy się w nim kochają, jego brat natomiast cały czas cierpi na jakieś powroty wspomnień odnośnie jego zmarłej matki. Mamy jeszcze innych znajomych, na przykład Arona, i z Aronem są wątki, no to jest tak, że teraz kolejne tomy, to jakby będziemy poznawać kolejne wątki nowych tam tych znajomych, znaczy nie nowych, ale znajomych tego, tej Gabrieli, tego Jeremiego w sensie. I tym samym no, te tajemnice będziemy poznawać po kolei tych wszystkich kolegów w ten sposób. No i pierwszy do strzału jest ten Aron cały i on tutaj ma problem ze swoją tą nie pomocnicą, tylko służącą. No ma taki problem, nie powiem jaki, bo to już no, na tym polega właśnie, no to jest taki komiks, gdzie wiecie, pewien takich romansów, pewien taki, bardziej kierowałbym Savage Garden dla czytelniczek. Faceci możecie czytać, oczywiście, nikomu nic nie zabrania, aczkolwiek jestem przekonany, że bardziej klimat szkoły, taki wiecie, szkolny, bo to jest taki w ogóle cykl mang komiksów azjatyckich, zwłaszcza gdzie akcja dzieje się w szkole, ten temat, ten klimat przyciąga pewnych czytelników. Tutaj mamy jeszcze wątek tej XVIII-wiecznej Anglii, czyli ta arystokracja, dżentelmeny, ta moda specyficzna oczywiście, co również pewnie będzie atrakcyjne, czy pewnie, co również jest atrakcyjne dla pewnych fanów, także informuję, jeśli nie wiecie, lubicie tego typu historie. Tutaj macie właśnie to coś taką poważną historię, w której nie ma za dużo miejsca na jakieś wątki humorystyczne, a bardziej są takie komiks pełen emocji, pełen właśnie jakichś różnych drobnych tajemnic. No i powolutku też komiks nabiera tempa. W czwartym tomie pokazuje się postać, która okazuje się zna tajemnicę naszego Jeremiego. No i tutaj się pojawia jakby taki pierwszy problem, co nasz główna bohaterka z tym fantem zrobi. Natomiast jakby takim problemem, znaczy nie problemem, znaczy tak, kolejnym wątkiem jest wątek z tym Jeremim i Eoanem oraz jego nową narzeczoną Angelą. Zapraszam was do lektury, żeby wszystkie te konotacje ich między sobą, te relacje poznać, ale tak w skrócie ten cały Ray, brat, no ma schizę odnośnie śmierci jego matki. Jakby to jest kolejny wątek, który wychodzi tak na pierwszy plan w kolejnych tomach. W międzyczasie cały czas przeplata się wątek miłości,
ponieważ tutaj jest problem. Problem, znaczy taka ciekawostka myśleniowa, taki eksperyment myśleniowy człowiek robi, ponieważ oni wszyscy myślą, że ten Jeremy to jest facet. My wiemy, że to jest dziewczyna i ona zaczyna darzyć uczuciem swoich kolegów i oni również mają, jak poznajemy ich myśli, również pewne takie... No, również dzielą jakieś uczucia, zastanawiają się nad tym do swojego kolegi. I to jest ciekawe, jak to się potoczy, ponieważ oni myślą, że to jest chłopak, a okaże się, że to jest dziewczyna. Czy się ucieszą z tego faktu? No, to ciekawe, jak to się rozwinie. No, nie będę ukrywał, że to jest akurat bardzo nietypowy taka seria z wątkami miłosnymi, ponieważ jestem ciekaw, jak oni tam po prostu, kiedy już na przykład dojdzie do jakiejś sobie wyznają uczucia, ale w tym momencie zdradzi tajemnicę, że jest tak naprawdę dziewczyną. Komu to powie, jak to wszystko się odbędzie, no to jest naprawdę ciekawe, jak to się wszystko właśnie dalej rozkręci. Natomiast zła macocha, ta, która właśnie nawet ukrywa przed całym światem to, że posłała właśnie dziewczynę w charakterze chłopaka do szkoły, ma w tym misternym planie swój cel, ale nie przebiera w środkach. I tutaj kolejny się już w tomie szóstym, pod koniec tomu szóstego, w tomie siódmym już naprawdę, znaczy tomie szóstym, siódmym pełną parą już idzie wątek, że koleś taki... do odbrudzenia się tej właśnie macochy naszej Gabrieli, no musi się parać tym, żeby zrobić coś złego. Co więcej, pojawia się kolejna osoba, która chce zrobić coś złego. Także nasza bohaterka nie dość, że ma problem, że jest naprawdę w świecie, które dopiero poznaje, ponieważ to jest ten wspaniały świat arystokratów, pełen obłudy, to jeszcze ma problem, że musi ukrywać swoją płeć, a zaczyna się tam w tej główce nastoletniej, zaczynają kiełkować jakieś emocje. To w dodatku jeszcze ma problem z różnymi tam bandziorami, że tak powiem. Dlaczego? No to zapraszam Was oczywiście do lektury komiksu Savage Garden z wydawnictwa Yumegari.